temat w wybuchu II wojny światowej dla nas Polaków jest szczególnie ważny, ponieważ wielka ofiara, jaką ponieśliśmy w czasie wojny, nie może zostać przez nas zapomniana. Mam tu na myśli nie tylko dramaty naszej ojczyzny, która do dzisiejszego dnia boryka się z różnymi związanymi z tym wydarzeniem problemami, ale mam tu na myśli dramaty poszczególnych rodzin i ludzi, którym wojna pokrzyżowała plany, marzenia, perspektywy rozwoju. Dlatego ta ofiara dzisiaj jest tak ważna. Nie możemy o niej zapominać, ponieważ wówczas tracimy część naszej tożsamości. Tracimy naszą pamięć, która jest bezcenna. I nie możemy zapominać o tych wszystkich osobach, tych wszystkich wymienionych przeze mnie, prawda, aspektach, ponieważ tracimy część siebie dzisiaj. Dlatego tak ważna jest ta pamięć, tak ważne jest świętowanie każdej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Każdy w naszej rodzinie, prawda, doświadczył tej tragedii, może się jakby odnieść do swojej autopsji, czy to nasi dziadkowie, czy pradziadkowie. Myślę, że tutaj ta pamięć w rodzinach jest dla każdego z nas ważna i święta poniekąd, ale są takie osoby, symbole. Do nich zalicza się bez wątpienia ojciec Maksymilian Maria Kolbe, ale również błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, który jako kapłan poniósł męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym Dachau daleko Monachium. I który, można też tak powiedzieć, jest takim symbolem męczeństwa kapłanów, ale całego narodu polskiego w czasie wojny. I myślę, że jego ofiara, jego poświęcenie, jego odwaga zasługuje na wielkie przypomnienie, zwłaszcza dzisiaj, ponieważ w roku 2019 mija 20. rocznica jego beatyfikacji, która miała miejsce 7 czerwca 1999 roku tutaj w Toruniu. Ojciec Święty wówczas uniósł go do godności błogosławionego i pokazał, że mamy niezwykłego człowieka. Człowieka, który nie dzieli, a łączy. Który wypełnił swoje kapłańskie powołanie za drutami niemieckich więźni obozów koncentracyjnych. Młodego chłopaka, który niesiony tymi wartościami, jakie wyniósł z domu rodzinnego, jakie wyniósł z harcerstwa, jakie wyniósł z seminarium duchownego w Pelplinie, niósł bezinteresowną pomoc ludziom chorym na tyfus w ostatnim etapie wojny. Warto o takich osobach pamiętać i warto zawsze sobie właśnie, tak jak na początku wspomniałem, przypominać w naszych rodzinach te historie, które słyszymy od naszych rodziców, od naszych dziadków, które bardzo często poprzez tą swoją dramaturgię są też nam tak bardzo bliskie.